Cześć, witajcie na moim kanale. Gdzie przychodzę do Was z filmem z serii Ponadczasowe Ubrania. I będzie to mała czarna, czyli klasyka, stworzona sukienka przez Coco Chanel. Coco Chanel wyzwoliła kobiety z krynolin, z gorsetów, z koronek i stworzyła prostą, małą, czarną sukienkę. Pewnie każda kobieta ją ma w swojej szafie. A jeżeli nie, to czas te braki nadrobić. Sukienka uniwersalna. Sukienka, która na początku Coco Chanel była skrytykowana przez stworzenie tej sukienki, a później wszyscy się zachwycali tą sukienką. Przepięknie w małej czarnie wygląda w filmie Śniadanie u Tiffany'ego Audrey Hepburn. Stworzone kreacja tego filmu przez jej przyjaciela Givenchy. Pokazują, że uniwersalność tej sukienki, że jeżeli się spieszysz, a jest tam scena, że Holly się spieszy, jest spóźniona na spotkanie, nie ma czasu, żeby się zastanawiać, co na siebie ubrać. Wkłada szybko na siebie właśnie prostą, czarną sukienkę, w pośpiechu zakłada buty, wkłada kapelusz, okulary słoneczne, zbiega po schodach, otwiera jeszcze skrzynkę na listy, gdzie ma właśnie Givenchy pomadkę, maluje usta i wygląda znakomicie. Czyli sukienka uniwersalna, sukienka ponadczasowa, klasyka. Zawsze się w niej wygląda elegancko, na każdą okazję. Też jest taka scena w filmie Dolce Vita Felliniego, gdzie Anita Ekberg wchodzi do fontanny di Trevi w pięknej czarnej sukni i do Mastroianniego mówi: Marcello, come here. No jak ma przyjść, skoro jest zakaz wchodzenia do di Trevi? I wygląda znakomicie w tej czarnej sukience. Przepiękna kobieta. Inny charakter znów ma mała czarna w jej wydaniu. Ja na sobie mam dzisiaj sukienkę firmy Monari z Giannini. Bardzo wygodna sukienka. I słuchajcie, łatwo mogę zmienić charakter tej sukienki. Czy to zakładać jakieś długie kolczyki? Wtedy ona zmienia swój charakter. Ta sukienka jest dość strojna, bo ma tutaj takie właśnie rękawy z takimi falbankami ozdobnymi, ale mogę na przykład do niej założyć taki czerwony wisior i wtedy ona ma inny charakter. Mogę z Audrey Hepburn założyć czarno-biały wisior. Mogę założyć jakieś bransoletki i ta sukienka po prostu zmienia swój charakter. Kolejną sukienką z serii Mała Czarna, którą chcę Wam pokazać, to jest taka sukienka kupiona w Zarze. Były też inne kolory później. Gdy zobaczyłam tą sukienkę na wieszaku, ona jest tak do pół łydki, pomyślałam, muszę ją mieć. Ale wiecie co, ja nie jestem fanem koronek i gdy ją zobaczyłam, to już wiedziałam, co do niej ubiorę. Na pewno to nie będą szpilki, ponieważ dla mnie ta sukienka jest tak strojna, że już te same koronki, ten plis wystarczą i szpilki by było za dużo. Więc klasycznie można do niej ubrać baleriny czarne, ale ja pomyślałam całkiem o czym innym i mogę tu niektóre osoby zszokować, ale ja pomyślałam, słuchajcie, o Ramonesce. Przełamie styl tej sukienki, jest takiej bardzo eleganckiej. Czy narzucę na nią ramoneskę i słuchajcie, takie buciory, takie buty. I ta sukienka będzie już miała wydźwięk bardziej rockowy, bardziej nowoczesny, na czym mi zależy stylizacja. Ale też fajnie będzie wyglądać właśnie z balerinkami. Do niej już za bardzo
nie pasuje żadna biżuteria, bo ona sama w sobie jest już bardzo strojna, jakieś delikatne jedynie kolczyki. I sukienka na różne okazje i różnie ją można wystylizować, nie tylko na elegancko, ale także z ramoneską, z innymi butami zmienia całkiem swój charakter, znów z balerinami elegancko, a jeśli chodzi o czarne szpilki, no to już mega, mega elegancko. I kolejną sukienką jest to sukienka też z Zary, też do półłydki, z takim kremowym kołnierzykiem i ma tutaj takie kremowe mankiety, perełki. Już do tej sukienki na pewno bym nie ubrała żadnych buciorów, bo to całkiem inny charakter sukienki, jedynie te baleriny, ewentualnie szpilki. Tak samo za bardzo tutaj nie ma co szaleć z biżuterią, ponieważ no, ma guziczki z perełek i to już jest cała ozdoba tej sukienki i tego już wbrew pozorom jest dużo, jedynie no to w uszy jakieś małe kolczyki, perełki i to wystarczy. Więc słuchajcie, sukienka mała, czarna na każdą okazję, czy do teatru, czy do kina, czy na spotkanie z koleżanką, czy na randkę, czy ja lubię też takie sukienki na Sylwestra mało czarne ubierać, z tego zmieniać tylko dodatki, ponieważ zawsze w takiej sukience wygląda się elegancko i warto coś takiego w swojej garderobie mieć i zachęcam właśnie do zobaczenia filmu Śniadanie u Tiffany'ego i spojrzenia, jak tą sukienkę nosi Audrey Hepburn, czyli Holly, którą ona tam zagrała, która w pierwszej scenie filmu wysiada z taksówki i w przepięknej małej czarnej podchodzi pod sklep Tiffany'ego, patrzy na wystawę, podziwia tą biżuterię i je śniadanie. Później właśnie w tej scenie, kiedy się spieszy szybko i też zakłada już inną sukienkę mało czarną i wygląda znakomicie. I później jest tam kolejna scena, gdy Holly wyprawia przyjęcie u siebie i ma kolejną piękną suknię, też z serii małej czarnej, inne dodatki i wygląda wspaniale. Pokazuję tam trzy różne typy sukienek, tak jak ja Wam dzisiaj też pokazałam. I słuchajcie, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Napiszcie, jakie macie sukienki małe czarne, czy często w nich chodzicie. A może właśnie nie macie i zastanawiacie się, jaką sukienkę kupić, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia. Na razie, pa!